Dzisiaj idziemy do świątyni Jōshinji. Dzień dobry, z tej strony Krzysiek i Aska. Witamy Was podczas kolejnego vlogu po Japonii. Dzisiaj znajdujemy się niedaleko miejscowości Jigaoka, w której znajduje się właśnie ten sklep z polską ceramiką. Jest przepiękny dzień tutaj w Japonii, 14 listopada, jest niedziela i powiem Wam, że wczoraj, 13 listopada, poszedłem do Harajuku, zrobiłem półgodzinny vlog i zgadnijcie co, wszedłem do domu, zacząłem się bawić telefonem i przypadkiem skasowałem cały vlog. Więc do Harajuku przyjdę się w przyszły tydzień i nagram go na nowo. Ale teraz pytać się, czemu znowu nie przyszedłem dzisiaj do Harajuku nagrać, ponieważ dzisiaj z Saską zdecydowaliśmy sobie, że pójdziemy zobaczyć piękne jesienne liście w jednej części ze świątyń buddyjskich, które się znajduje pieszo około, nie wiem, godziny, może 20 minut od naszego domu, więc zdecydowaliśmy się pójść na spacer, ponieważ ja podczas moich dni wolnych od pracy raczej stronie od jazdy pociągami. I Jaska właśnie się pomyliła z kierunkiem w stronę świątyni. Więc ja wolę zaczepnąć świeżego tokiojskiego powietrza, które, jak sobie możecie wyobrazić, nie jest aż tak czyste. Ale mimo wszystko jest miło być na zewnątrz i nie cisnąć się gdzieś metrem, aby gdziekolwiek dojechać w Tokio. I właśnie znajdujemy już pod tą świątynią. Tutaj już macie już wystające groby albo grobowce, tak zwane. Duże, piękne drzewa. I zaraz zobaczymy, jak ta świątynia będzie wyglądać. Bo mimo wszystko Tokio, jeżeli chodzi o miejsce geograficzne tutaj w Japonii, jest dość bardzo umiarkowanym miejscem, jeżeli chodzi o temperaturę. Dlatego też, jeżeli chodzi o zmianę kolorów liści, czy powiedzmy na kwitnięcie wiśni, to Tokio zawsze stoi jakoś pośrodku całych tych zmian. Jeżeli chodzi o kwitnące wiśnie, one zaczynają się od Kyushu, bo Kyushu jest bardziej na południu, jest lepsza temperatura i dlatego te kwiaty szybciej kwitną. Później dochodzi Tokio i na samym końcu gdzieś tam Aomori, czyli bardziej na północy, i Hokkaido na samym końcu. Jeżeli chodzi o zmiany jesienne, to zaczynają się od Hokkaido, bo tam pierwsze zawsze pada śnieg jako pierwsze miejsce i powoli schodzi w dół od Aomori w stronę Tokio. Jak widzicie, świątynia jest potężna. Dalej nie jesteśmy u wejściu do tej świątyni, dalej obchodzimy ją wokół. Więc jest to dość spora świątynia buddyjska. I czy często chodzimy z Saską do takiej świątyni? No to zależy, jeżeli podróżujemy, to tak, taki przeciętny dzień, jeżeli zobaczymy coś ciekawego, to wchodzimy. Ale ogólnie, jak podczas każdego jednego vlogu mówię, trzeba odpocząć od zgiełku miejskiego, od ciśnienia, jakie daje Wam życie w mieście, tak sporym jak Tokio. I ostatnio miałem ból głowy, jeżeli widzieliście ten odcinek, więc chciałem pójść gdzieś do miejsca, gdzie jest dość sporo przyrody. I Anska leczył się mu bardzo dobre serce, więc znalazła dla mnie właśnie tą świątynię, gdzie możemy pójść, popatrzeć sobie na drzewa i odpocząć od codziennego życia. Niestety nie mogliśmy pojechać gdzieś dalej, ponieważ po prostu nie ma na to czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie wycieczki gdzieś dalej poza Tokio. To trzeba przygotować nie tylko finansowo, ale jeszcze czasowo i zaplanować całą wycieczkę, bo tak jak mówiłem, poza Tokio autobusy, pociągi i tak dalej nie jeżdżą tak często, więc trzeba na to uważać. I czasem podczas sezonu zimowego czy jesiennego niektóre autobusy jeżdżą jeszcze rzadziej niż wcześniej, ze względu na to, że może padać śnieg lub jakiekolwiek inne rzeczy się mogą dziać, jeżeli chodzi o pogodę. Ale planujemy pojechać do Hakone. Hakone jest miejscem, gdzie jest najwięcej onsenów, czyli źródlanych wód, w których się można moczyć. I tam są najpiękniejsze widoki jesienne w całej Japonii, poza Kyoto. Mimo wszystko Kyoto jest głównym celem, jeżeli chodzi o wyprawy jesienne w Japonii. I Hokkaido znaleźliśmy całe, nie wiem, 2,5 godziny od Tokio i tam sobie pojedziemy najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, jeżeli nie, to tydzień później. Ale nie możemy za bardzo się spóźnić, ponieważ w końcu wszystkie liście opadną, drzew.
i ominiemy ten najpiękniejszy moment, kiedy Momiji, czyli japoński klon, będzie całkowicie zaczerwieniony. Jest to coś naprawdę wspaniałego. Jeżeli nie macie czasu, powiedzmy, przyjechać do Hakone, a będziecie w Tokio, to przy Tokyo Tower jest właśnie park Momiji, gdzie możecie zobaczyć te liście. I dochodzimy właśnie do bramy. Ta brama jest zamknięta, ale zdaje mi się, że to nie jest główne wejście do świątyni, więc przyjdziemy dalej. Jak widzicie, wokół nas jest dość sporo drogo wyglądających domów. To jest tylko jedna rodzina i oni mają taki potężny budynek. Nie zdziwiłbym się, gdyby te budynki należały do mnichów, bo mimo wszystko mnisi, jak nasi polscy księża, nie płacą podatków. Więc ogólnie posiadanie tej całej ziemi przez mnichów, którą mamy po naszej lewej stronie, jest w ogóle nieopodatkowane. I oczywiście mnisi, tak jak już chyba 100 razy narzekałem, zdzierają pieniądze za cokolwiek, jak nasi polscy księża. Mimo że mają dotacje z rządu, mimo że otrzymują pieniądze od różnych organizacji, to my wszystko za jakikolwiek rytuał, który powinien być za darmo względem praw buddyjskich, tak samo jak i katolickich, to mimo wszystko są pobierane pieniądze. Dlaczego? Bo z tego można zrobić bardzo dobry biznes. Ej, ale chyba doszliśmy już do przedniej świątyni, to znaczy do głównej bramy, bo się ludzie zbierają przed nią i widzimy dość sporo turystów, dzieciaki, rodziny, które wyszły sobie właśnie na niedzielny spacer, aby się właśnie cieszyć z tą japońską jesienią. Więc zobaczymy. Więc jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Piękny plac. Więc przed samą bramą rozpościera się naprawdę ładny placyk z dużą ilością ludzi. I główna brama wygląda właśnie w ten sposób. Jesteśmy Aska, robi sobie zdjęcie tej bramy. Napis jest pozłacany przez jesień. Jushinji Otera. Więc jeżeli chodzi o te kanji o góry, Aska miała problem z ich odczytaniem. Musieliśmy pójść na Google i zobaczyć, jakie się czyta, bo to jest starodawne kanji i one mają różne czytania, więc nie musicie się stresować, jeżeli nie jesteście w stanie czegoś przeczytać po japońsku. Macie. To jest zawiera nazwę. Jeżeli chodzi o te naklejki nad drzewem, jest to coś... są po prostu jak gdyby poświęcone, aby ta brama się trzymała jak najmocniej, jak najdłużej. Przed wejściem do bramy ukłaniamy się i wchodzimy. Coś bardzo podobnego do tradycji Shinto. Więc tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o ten japoński klon, liście jeszcze za bardzo nie zmieniły koloru, dalej są zielone. Ale mamy piękny mostek. I oczywiście jeszcze się znajdują małe posążki buddystów. I to się jedna... tutaj musi być znowu nowa kaplica, która została zbudowana w przeciągu ostatnich, nie wiem, 3-4 lat. To się trzeba ukłonić. I ta pani się właśnie mówi. O, ma coś. Aha, jest jakieś nauczanie nagrane podczas modlenia się do wysłuchania. Aska i tu? Więc Aska pójdzie się pomodlić przed ołtarzem, albo czekam, aż ta pani skończy swoje modlitwy. Ciekawe. Więc japońska technologia nawet zawitała do buddyjskich świątyń. Ok, Aska do Ozo. Senzu River. Aska i tu? Spodziewamy za Aską, ja tylko stanę z tej strony i poczekam na Askę. Co macie w środku? Demony. A daj się wydać. No daj się wydać. Daj się wydać. Są figurki jakichś demonów. Z Bogu. Nie dziwię się, jeżeli to jest Bóg Śmierci. Ona w ogóle... O, czyli król.
To jest modlitwa do króla piekła. Znaczy piekła niekoniecznie, on osądza waszą duszę po śmierci. Więc jeżeli oglądacie się Dragon Balla, wielki diabeł, zaraz Goku zmarł, poszedł do Sołu, który miał dużą ksiągę, to właśnie to był ten król, który właśnie ocenił jego duszę. Bo inni ludzie się już na... chcą się też pomodlić, więc ja odejdę. Pójdziemy na chwilę w tą stronę. Są figurki znowu buddystów wokół, zakryte liściami klonów japońskich. Mają typowe zakrycie głowy i ten mały śliniaczek, aby było im ciepło, jakby ich słońce nie parzyło, więc buddyści zazwyczaj tak się ubierają, właśnie z takim kapeluszem na głowie, jak stoją w mieście z dzwoneczkiem, z miską, prosząc o pieniądze. Ogólnie, jeżeli podejdzie do was mnich i będzie prosił was o pieniądze, to nie jest mnich, to jest po prostu koleś przebrany za mnicha, który próbuje wyłudzić pieniądze od obcokrajowców. Uważajcie na nich. To się często zdarza. Macie posążka Buddy. Więc uważajcie na tych mnichów, którzy się tylko przebierają za mnichów i wyciągają pieniądze od was. Prawdziwy mnich będzie tylko stał w jednym miejscu, ze dzwoneczkiem i z miską się nie będzie ruszać. Też się pięknie zmieniają już kolory tego drzewa. Ale idziemy do przodu, bo widzę jakąś starą bramę przed nami. Sporo liści już jest na ziemi. I ten piękny sezon już do nas dochodzi. No jest kolejna brama wejściowa po mojej prawej stronie. Na co nie podejdziemy. No, pomnik Buddy znowu. Aska? A co to no? Które u sama dostała? Emma sama. Emma sama, Emma sama. No, więc jednak dobrze rozróżniłem tą figurkę. To właśnie był ten Bóg, co was osądza na koniec waszego życia. Nie. Mamy małą bramę z tej strony, ale tutaj te liście, jeżeli dobrze zauważycie, może będzie widać, już u góry się zrobiły czerwone. Więc te liście, które są najbardziej wystawione na słońce, pierwsze zmienią kolor, więc są już pięknie czerwone, zaczerwienione. I te całe drzewo, prawdopodobnie za jakiś tydzień, zmieni się całe czerwone. I inne drzewa za nim podążą. Ukirei akainato. Uni. OK. これ何ですか？この工事の説明。あ、więc będą przerabiać tą świątynię aż do 2034 roku。なんか綺麗に直したいからみんなに。あ、お大事よ。ください。あ、proszę o pieniądze, bo chcą przerobić tą świątynię, aby była jeszcze piękniejsza niż jest. I to jest ich plan parnastoletni. Mamy znowu małą bramę przed kolejną świątynią. Korynani, Founders Hall, a czyli tutaj jest kaplica poświęcona osobie, która ogólnie założyła tą świątynię. Zazwyczaj jakaś rodzina japońska wydała pieniądze na to, aby założyć daną świątynię i tutaj naprawdę pod tą świątynią są ich ciała złożone. Jest naprawdę marzona. Podejdę, zobaczę, w środka to wygląda. Jak ukłaniamy się znowu. Na drzewach są zostawione omikudzi, czyli wróżby. Jeżeli wróżba nic dobrego nie powiedziała, to jest zostawiana na terenie świątyni. Tutaj powinniśmy umyć ręce przed wejściem. I tutaj jest bardzo... Jeżeli nie wiecie ten kształt, z czego właśnie kapie woda powolutku do misek, są to kwiaty. I one właśnie gdzieś... Aska, nagatsu konoho hana saiteru. Już nie pamiętam, ale chyba coś właśnie koło jesieni te kwiaty właśnie kwitną. Są bardzo rzadkie. Bardzo rzadko je spotkać. Dokładnie, bo Uyama nie jadł tam, Janai? Chyba widzieliśmy w miejscowości Uyama. Tak mi się zdaje. Więc one, te kwiaty można znaleźć w górach. Bardzo wysoko. I są symbolem takiego dobrego szczęścia. Bo są rzadkie i rzadko je można spotkać. Więc podejdziemy do góry.
skrzynka na pieniądze. Wiecie, ogólnie nie musicie wrzucać pieniędzy, jeżeli nie chcecie. To zależy od tego, jak byście chcieli to zrobić. Jest omikudzi. Nie. Ale kosztuje tylko 50 jenów tylko, więc jest bardzo tanie. Omikudzi, ja tutaj Masio. Więc od środka, jeżeli dobrze widzicie, jak wygląda kaplica. Na samym środku znajduje się na pewno jakiś artefakt. Jest ołtarz i wszystko jest pozłacane. Teraz no, więc Aska teraz powiedziała, że tutaj w tej świątyni, jeżeli chcielibyście, to możecie też wziąć ślub. Wygląda to troszeczkę inaczej od ślubu, który my wzięliśmy z Aską. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest on cały czas po japońsku. Jako z Aską nigdy nie zabraliśmy się do tego, aby wam przetłumaczyć ten cały film, bo jest dość długi. Ale dajcie nam jeszcze trochę czasu, to może nam się uda to przerobić. Ej, tutaj mamy figurkę. Kobiety z dziećmi. Czyli dla mam i kobiet w ciąży. Jest poświęcona ta właśnie, ten właśnie posąg i są dodawane rzeczy. Jest, mamy alkohol z czego? Porządek była sobie. Więc mamy. Więc nie ma alkoholu, a Skaro nie mówiła. Więc mamy sok z owocu, którego po polsku zapomniałem. Momo, peach po angielsku, jest zielona herbata i inne napoje. Mandarynki, cukierki, jogurty, czekolada, kwiaty oraz kadzidełka. To są. Sokka. Więc. Ogólnie jest to też jest grób dla matek, które poroniły i straciły swoje dzieci wcześniej niż powinny, i do tego się modlą, do tej figurki, po to, aby drugie dziecko było zdrowe. Smutne trochę, ale mimo wszystko tak się zdarza w życiu, że czasem dzieci umierają przed w ogóle narodzeniem. Coś strasznego, ale. Mimo wszystko w tej buddyjskiej kulturze, jeżeli chodzi o reinkarnację i tak dalej, ludzie mają tą nadzieję, że po pomodleniu się do takiej figurki ich prośba będzie spełniona i drugie dziecko się urodzi zdrowe. To dziwne. Pani mnie przeprosiła za to, że dzieci szaleją. Powiedziałem, że nie ma problemu. Japońska kultura. Mam przed sobą potężną bramę. Wow, jest naprawdę duża. U góry się znajduje kapliczka i dobrze nie widzicie tam ze złota. I tutaj mamy dwóch znowu jak gdyby figurki ochronne bogów japońskich. Tutaj mamy oni. Okej, dwóch wojowników. Możecie zobaczyć, jak Aska jest mała. Aska ma 160 cm wzrostu. Jak duża jest ta brama. Wszystko jest zrobione z drewna. Piękna brama. Zaraz zobaczę, od którego roku ona tutaj stoi, bo wygląda już dość staro. Więc nie zdziwiłbym się, jeżeli ma ponad 100 lat. Zobaczymy. Buddhi Shivatas of the Upper Floor of the Pippin Clown Tower. Jest to Two Deva Kings. O kurczę, stara brama. Była zaczęta budowana w 1789 do 1800 roku. Więc mamy dwóch jak gdyby bogów, królów, którzy bronią ludzi przed złem. Jest jeden. Jest drugi, bardzo zakurzony. Ale to jest po prostu znaka tego, że tutaj stoi już od dawna. Więc wszystkie detale są pięknie zachowane. Tutaj wystawiam nam shisy, czyli psy ochronne. Bardziej związane z kulturą chińską niż japońską, ale jest częścią, znaczy japońskiej. Teraz przejdziemy w tą stronę. Tutaj za siatką macie tygrysa oraz smoka, czyli symbole siły, władzy, mocy i szczęścia w kulturze japońskiej, buddyjskiej. I tam wszystko jest pięknie zrobione z drewna. Naprawdę wszystko zrobione też ręcznie. Bo tak
jest w tej właśnie kulturze Shinto czy buddyjskiej, aby to zrobić ręcznie z lokalnych drzew. I to jest kolejny posążek jakiegoś bożka i z tej strony też. Więc o, jest drabina, aby wejść do świątyni górnej. Tu się znajduje kolejny posąg jakiegoś bożka. Z tej strony się właśnie znajduje dzwon Bell Tower, który stoi od 1708 roku. To macie po angielsku napisane. Bardzo rzadko się zdarza, ale mamy opisy po angielsku. To jest świetne. I on będzie uderzony 31 grudnia 108 razy, aby znowu odegnać te złe demony. No nic, idziemy w stronę głównej świątyni. Tu się więcej ludzi zbiera. Więc niektóre mówić już zmieniają kolory od góry, ale większość dalej zielona. Ładnie to wygląda mimo wszystko. A i tu mamy przed nami już typowo japońskie drzewo, które już zmieniło swoje kolory. Zaraz Aska wam o nim opowie. Więc przez cały rok to drzewo jest zielone, ale na jesień zmienia swój kolor na żółty i później te wszystkie liście odpadną. Ja ogólnie mam bonsai tego drzewa w domu. Ma tylko 6 liści, bo jest malutkie, ale spekne. Przed nami jest główna świątynia. Mama gaita. Ogólnie mam z sobą kamerę, więc porobię zdjęcia zaraz po tym, jak skończę nagrywać ten vlog. I zdjęcia będą dostępne na mojej stronie na Facebooku Krzysiek w Tokio, gdzie możecie komentować i udostępniać moje zdjęcia, bo jak najbardziej chciałbym was zachęcić do udostępniania tych zdjęć, aby nie tylko wy, ale wasi znajomi również mogli zobaczyć, jak wygląda Japonia. Aska, kono kino na małe wa te nani? Icho. Icho. Więc dzieło się nazywa Icho. 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 Z dokładną wymową języka japońskiego. Jest to bardzo duże drzewo z tym bardzo specyficznym typem liścia. Chyba zaraz pokażę, on jest bardzo często symbolem narodów, klanów japońskich. Kamera dobrze złapie fokus. Więc ten liść właśnie wygląda w ten sposób. I on jest przez cały rok zielony, a na koniec przechodzi tę metamorfozę i staje się żółty. I do tego często z nich spadają ich owoce. On też pokażę, bo są na ziemi. One wyglądają w ten sposób. One bardzo śmierdzą. Więc jeżeli... Ale są smaczne. Japończycy je jedzą, ale śmierdzą. Taka mała ciekawostka. Jeżeli jecie z alkoholem, połączycie z piciem sake, to będzie sobie... Aska mówi, uważaj, nie stawaj na owoce, bo później buty będą śmierdzić. Okej, tutaj jest Buddha's Footprint the Stone. Odcisk stopy Buddy w kamieniu. Mamy kamień z odciskiem stopy. Miał bardzo duże stopy, wam powiem. Okej, to jest na razie główna świątynia. Tutaj mamy dwa żurawie. Wow, kurczę, ten kompleks naprawdę, wow, złoto Buddha. Zobaczcie. Na świątynię ludzie się zbierają. Oczywiście już przed wejściem do głównej świątyni, bo można wejść do środka i się pomodlić, ale trzeba ściągnąć buty. Na kanieiku? Na kanieiku. Jednak pojechałem pierwszy raz do Kyoto do świątyni buddyjskiej i to tam właśnie chodziłem na boso przez jeszcze większy kompleks świątyni niż ten. To są kadzidełka. Unosi się naprawdę piękny zapach kadzidełek. Kamera na koniec dojdzie, bo to moja maska? Chyba. Albo ka... Fajnie. Więc będę musiał być cicho w świątyni, aby nie przeszkadzać ludziom tym, którzy się modlą. Więc środek zostawię bez komentarza. Można kupić pamiątkę Łosiuń, czyli jest to ten pieczątka, że się było i się odwiedziło tą właśnie świątynię. Można tutaj kupić jako pamiątkę. Wszystko
takie zrobione z drewna. I jeżeli ta świątynia będzie odbudowywana, będzie zrobiona dokładnie z tego samego drzewa. Więc idziemy do środka. Więc można też się przejść na zewnątrz, są tatami. Tu mamy ogród buddyjski z lilami. Mam pakują. Mamy typowy ogródek. Widzę się to na pewno w dużych filmach. Pięknie zagrabiony. Kamyczki. Mamy tą dużą bramę, którą przechodziliśmy. I z tej strony się rozpościera widok na to piękne drzewo. A nic, moi panowie oraz panie drogie. Zakończę ten widok na dzisiaj właśnie tym pięknym widokiem na główną bramę. Mam nadzieję, że wycieczka po tej świątyni wam się bardzo podobała, nauczyliście się czegoś nowego. Jeżeli macie jakieś pytania lub komentarze, zostawcie dla mnie na YouTubie. Dziękuję wam bardzo za wspieranie mojego kanału. Udostępniajcie moje filmy, subskrybujcie i do zobaczenia podczas kolejnego vlogu po Japonii. Cześć!